witam serdecznie na konferencji prasowej pod tytułem Chcemy nowej szkoły dla naszych dzieci. Na konferencję przybyli przede wszystkim rodzice dzieci z niepełnosprawnością, mieszkańcy Opola, ale również mieszkańcy Opola, którzy są zmartwieni tą sytuacją, z którą mamy do czynienia od lat. Projekt ten, który jest mocno promowany pod nową nazwą Szkoła Dostępna dla Wszystkich, w praktyce, szanowni państwo, okazuje się być fikcją. Z informacji od rodziców i nauczycieli wiemy, że nie wszystkie dzieci z niepełnosprawnościami odnajdują się w szkołach ogólnodostępnych, czy nawet klasach integracyjnych. Dlatego tak ważne jest, aby takie dzieci miały możliwość edukacji w dedykowanych do tego placówkach specjalnych. Nie jest możliwe, aby szkoła ogólnodostępna mogła zaspokoić wszystkie potrzeby wszystkich uczniów. Podkreślam to bardzo mocno. I my nie jesteśmy, proszę państwa, przeciwnikami włączania osób z niepełnosprawnościami do społeczeństwa, ale czynimy to w taki sposób, świadomy, odpowiedzialnie, z poszanowaniem pełni potrzeb i praw wszystkich członków społeczeństwa. Widzimy, że jest coraz więcej dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, orzeczeniami i w szkołach jest prawie 70% takich dzieci. Tutaj potwierdzał nam to minister Czarnek, który na konferencji powiedział, że jest taka liczba takich dzieci i my musimy pochylić się naprawdę nad dobrostanem tych dzieci i szukać jakichś rozwiązań, aby im pomóc. Dyrektywy unijne i niech tylko unijne wytyczne powodują niechęć czy niemożność włodarzy, miast, decydentów w myśleniu o budowaniu szkół czy placówek specjalnych. Przyszliśmy tutaj powiedzieć państwu o szkole specjalnej na Książąt Opolskich i na Betnara, co tam się dzieje, że nie mamy parkingu. Dzieci wysiadają na chodnikach przy ruchliwej ulicy. Nasze dzieci nie mają boiska, żadnego boiska nie mają. Mają tylko betonową nawierzchnię, dziurawą, dwa duże drzewa i bodajże trzy ławki. I to wszystko. Nie mają nic, a nasze dzieci potrafią biegać, grać w piłkę, grać w kosza, różne rzeczy, które normalne dzieci też to robią. Nasze dzieci nie mają salę gimnastyczną, ale z szkoły specjalnej muszą się ubrać, muszą przejść przez to podwórko dziurawe do sali gimnastycznej, tam się rozebrać, mają tam WF, zajęcia SI, z powrotem ubierają się, wracają. Zajmuje im to przynajmniej z 15 minut, bo chcemy, żeby one były samodzielne, więc dlatego ubierają się same i zajęcia trwają bodajże 20 minut. Cały czas mówię o dzieciach specjalnej troski, dzieci niepełnosprawne. W szkole nie mamy sprzętu, takiego sprzętu XXI wieku, tylko wszystko jest takie już poniszczone. Lata 80., że tak mogę powiedzieć, jeszcze co możemy powiedzieć, że na Betnara są wąskie sale, znaczy wąskie korytarze i tam dzieci na wózkach w szatni nie są rozbierane, tylko są rozbierane na korytarzu, dlatego że w szatni nie ma miejsc. Ja się państwa pytam, który normalny rodzic zgodziłby się, żeby jego dziecko przez 2 lata funkcjonowało w sali, gdzie są 2 klasy? Tam jest kilkoro nauczycieli, te dzieciaki są rozpraszane, nikogo to nie interesuje. Chodziłyśmy, mówiłyśmy, prosiłyśmy, wszyscy mówią, że będzie ładnie, pięknie, a dzisiaj budzimy się w jakiejś rzeczywistości? Torowa, miejsce niechcianych psów i niechcianych dzieci. Miasto Opole powinno się wstydzić za to, że my dzisiaj tu stoimy. Zamiast opiekować się naszymi dzieciakami, jesteśmy znerwicowane. Ja przepraszam, ja mam podniesiony głos, ale proszę państwa, jak pojechałam w poniedziałek na Torową, to ja ryczałam, bo jak sobie pomyślę, że to moje 21-letnie dziecko wypieszczone, wypielęgnowane w pampersie, w wózku, w ortezach trafia w miejsce, gdzie jest niedogodność, gdzie są tory, szczekające psy, brud, po prostu miejsce,
Ja uważam, że każdy rodzic, który by tam pojechał i popatrzyłby, powiedziałby: matko, jak to jest możliwe, że dzieci chore, biedne, najbardziej poszkodowane przez los trafiają w takie miejsce, miejsce smutku, brudu, syfu. Ja naprawdę nie mam słów. Przede wszystkim nie zgadzam się, że budynek jest niedostosowany, ponieważ on jest dostosowany. Od 2020 roku trwają prace, które sprawią, że dorośli uczniowie naszej szkoły w szkole przyspacającej do pracy będą pracowali w warunkach godnych osób z niepełnosprawnością. Zacznę od windy, od pomieszczeń w pełni dostosowanych, od wyposażenia typu aneksy kuchenne, a przede wszystkim największą wartość dodaną, tą wartością jest centrum, z którego uczniowie korzystają już od lat, jeżdżąc na praktyki, a więc specjalistyczne warsztaty, czy drewno, czy ślusarstwo, czy kuchnia, czy ogrodnictwo, to jest teren praktyk. My tam jeździliśmy, w tej chwili będziemy mieli to wszystko na miejscu. Natomiast integracja czy nauczanie włączające, są to międzynarodowe umowy, porozumienia, które też podpisała Polska, są te działania prowadzone, ale rodzic ma prawo podjąć decyzję, czy chce skorzystać z klasy ogólnodostępnej, klasy integracyjnej, czy postawi na nauczanie włączające, czy odda dziecko do szkoły specjalnej. Decyzja rodzica jest tu ostateczna i wiążąca do każdej ze stron. W tym roku, w czerwcu, ruszamy już z dużymi robotami, gdzie za ponad 2 miliony złotych będzie wyremontowana sala gimnastyczna i cały dziedziniec szkoły. Powstaną dodatkowe miejsca do parkowania dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko jest zrobione, wszystko jest w trakcie, jest to rozpisane na ponad rok. W tej chwili jesteśmy już po wszystkich przedmiarach, rewizjach, jest zrobione, są już projekty, oglądałem, wszystko jest już wycenione. W tej chwili jesteśmy na etapie przetargów. My zobowiązaliśmy się, że nawet w czerwcu już udostępnimy salę gimnastyczną i częściowo obiekt, przeniesiemy dzieci i młodzież do... No, będzie to dla nas utrudnienie, ale chcemy umożliwić, więc będzie czerwiec, lipiec i sierpień i w te 3 miesiące wykonawcy zrobią dużą część. Już na sesji Rady Miasta wyraźnie powiedziałem, że wszystkie opolskie szkoły są przystosowane do pracy z uczniami z niepełnosprawnościami. Jedynym problemem jest zagęszczenie. Dzieci mamy za dużo i kadry mamy za mało. I w tej chwili jedyny problem, jaki ja widzę, to jest brak nauczycieli i pomocy nauczyciela. To jest jedyna rzecz, której nie można przeskoczyć. Natomiast szkoły są świetnie przystosowane. Dyrektorzy mają praktycznie całe kadry, także szkoły średnie, przeszkolone do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami. Zresztą też te umowy międzynarodowe dotyczące edukacji włączającej zobowiązują dyrektorów do przeszkolenia, więc jest. Natomiast decyzja jest zawsze decyzją rodzica. Jeżeli on chce dziecko wysłać do takiej czy innej szkoły, to jest jego absolutna decyzja i tej decyzji nikt nie może podważyć. Przede wszystkim bardzo nam przykro, że sytuacja dzieci niepełnosprawnych jest wykorzystywana politycznie. Zaangażował się poseł Konfederacji, to jest formacja, która jest znana z bardzo niekorzystnych wypowiedzi, jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne, natomiast w kampanii wyborczej pojawia się jako pewien głos na ten temat, to przede wszystkim. Druga kwestia, to chciałbym jakby odczarować też kwestię opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w Opolu, nad szkołą specjalną. Szkoła specjalna w Opolu jest to jednostka, której pracownicy, a jest to kilkadziesiąt bardzo wysokiej klasy specjalistów, dbają o to, żeby dzieci były zaopiekowane właściwie. Są to dzieci czasami w bardzo trudnej sytuacji i wywiązują się opiekunowie, też personel pomocniczy, jak i dyrekcja, no po prostu w sposób wzorcowy w tej kwestii. Były podnoszone też zagadnienia związane z lokalizacją, nową lokalizacją pewnej części szkoły specjalnej przy ulicy Torowej. I tutaj dochodzi w tych komunikatach, które są podawane, do pewnej manipulacji przede wszystkim, bo jeśli chodzi o warunki, to są warunki naprawdę wybitnie sprzyjające edukacji i edukacji przede wszystkim wdrożeniowej do nauki zawodu dzieci z niepełnosprawnościami. Wyremontowaliśmy za kilka milionów 2 piętra szkoły. Manipulacja polega na tym, że faktycznie nie jest to jeszcze skończona inwestycja, w związku z tym pokazywane są obrazki z zewnątrz, zewnątrz szkoły, otoczenie. Będziemy modernizować w tym i kolejnych latach i na to mamy też przeznaczone środki, także jest to miejsce adekwatne,
właściwe do tego typu zajęć i włożone jest w to też dużo pracy i warunki tam są naprawdę bardzo dobre. Nauka zaczyna się tam od września. Inwestycje w szkołę specjalną są traktowane przez nas priorytetowo. W ostatnich latach były tam prace dostosowawcze. Przede wszystkim zbudowano windę. Pozyskaliśmy kolejne 2 miliony na to, żeby uzupełnić remonty i prace związane z salą gimnastyczną, która faktycznie wymaga tam jeszcze pewnych nakładów. Ponad 4 miliony już zainwestowane na ulicy Torowej, kolejne 4 miliony w chwili obecnej są już w budżecie, także to są zabezpieczone środki i duże inwestycje w tym kierunku poczynione. I przede wszystkim chciałem podkreślić, że jakby rozmawiamy też o temacie w tym momencie, kiedy decyzja kierunkowa o budowie szkoły została podjęta. Pan prezydent podpisał porozumienie z Platformą Obywatelską programowe, w którym znajduje się właśnie budowa nowej szkoły specjalnej, także z oddziałami miejscowymi, ale w jakiejś okolicy, która by sprzyjała tego typu działalności mam na myśli oddział dla dzieci autystycznych. Także jest to po prostu ten moment, w którym my pokazujemy, że chcemy realizować właśnie taką ścieżkę. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zadeklarowali, że będą nas wspomagać tutaj w kwestii finansowania też tej inwestycji, więc mamy nadzieję, że ten projekt po prostu będzie zrealizowany.